nasza ikra tutaj sobie ładnie teraz nabiera wody, zwiększa swoją objętość o jakieś 20-30%, będzie więcej tej ikry za kilkadziesiąt minut. No i wtedy położymy sobie ją na aparat. I na tym proces tarła praktycznie się kończy. Jeszcze przypomnijmy, czyli w tej temperaturze plus minus po ilu dniach nastąpi wylęk? Wylęk nastąpi gdzieś pod koniec grudnia, mamy w tym momencie 8 listopada, czyli to trwa około takie, powiedzmy, dobre półtora miesiąca, tak przyjmujemy, nie? Półtora miesiąca, czyli około 45 dni. Temperatura wody ma 9 stopni, czyli 400-420 stopni od dni. To jest czas inkubacji ikry troci, tak samo pstrąga potokowego. Łosoś trochę dłużej, tam gdzieś bliżej 500 stopni od dni do wylęgu. To oczywiście też zależy, te stopnie od dni są nierówne. Wiadomo, że tam jest niższa temperatura, 2 czy 3 stopnie, trochę inaczej ta ikra gdzieś tam się... Zobaczcie, w naturze to wszystko też musi leżeć i nie powinien absolutnie nikt w tym przeszkadzać. Dobrze, i tylko że w naturze, zwróć uwagę, zimą temperatura wody nie ma 8-9 stopni jak u nas. Tylko powinna mieć 2-3 stopnie, jeżeli są zimy. Jeszcze dużo. Czasami nawet, czasami pół stopnia, co oczywiście wydłuża inkubację. I to jest korzystne dla wylęgu, ponieważ im później się wylęgnie, tym większa szansa jest na to, że trafi pierwszy pokarm. To jest mega istotne, ponieważ no, jak pewnie dobrze wiesz, jest taki tak zwany punkt bez powrotu. To znaczy ryba po zresorbowaniu woreczka żołądkowego ma dosłownie parę dni na, w przypadku troci, parę dni na pobranie pokarmu, a już powinna pobierać w trakcie jeszcze resorpcji. Jeżeli tego nie zrobi, no to układ pokarmowy zaczyna się trawić sam. No i rybka jeszcze pływa, żyje nawet kilka dni, kilka tygodni, tylko widać, że jest taka sama główka, robi się taki plemniczek, no i ona jest skazana na śmierć. Tak więc jest mega istotna sprawa, aby robić jakby to z głową, nie? Że nie produkować wylęk i wysypać go, podpisać protokół zarybienia, tylko staramy się to przynajmniej gdzieś marzec. Marzec to jest taki od początku marca, połowa marca, nawet pod koniec marca. Zaczynamy zarybianie wylęgiem i ten wylęg nasz ma jeszcze trochę woreczka żółtkowego, także ma jeszcze jakiś tam czas, żeby sobie znaleźć ten pierwszy pokarm w dopływach. O tym będziemy oczywiście mówić w następnych odcinkach. Ty już sobie zapowiedziałeś na nowym odcinku? Bo się rozbujałem. Przetrzymamy tutaj. Tak. Skupiamy się dzisiaj parę miesięcy do godzenia. Na sprawach typowo technicznych, tak? No jasne, tak. Żartuję. Co jeszcze można powiedzieć? No to wracając do tej samej natury, czyli jeszcze dłuższy okres czasu. Jasne, tak. Dłuższy czas inkubacji. Czyli w naturze, czyli tak naprawdę w naturze ten wylęk, jeżeli ryba dzisiaj zakopie ikrę, jest normalna zima, to ten wylęk następuje gdzieś pod koniec lutego, w marcu, czasami w kwietniu, w zależności od zimy. Może być naszym, no jest narażona, ale nie powinna być na cokolwiek. Na zjadanie, to znaczy tak. na przepływ, na parametry wody, na deptanie jej. Oczywiście, w naturalnym środowisku ikra, która leży czasami, powiedzmy, 4 miesiące, tak, 4 czy nawet 5 miesięcy w skrajnych przypadkach, jak jest długa zima i mroźna. Największym moim i tak zdaniem zagrożeniem dla tej ikry, która już jest zakopana, bo powiedzmy sobie szczerze, niektórzy mówią, o, po co te jazie, te klenie w tej słupi wyjadają ikrę troci, nie? No ale jak ją wyjadają? Przerzucają żwir, jak karp? No nie robią tego. Przy tarle naturalna sprawa jest taka, że samica kopiąca gniazdo, wysypująca z siebie ikrę, część ikry zakopie, część popłynie dalej. Często widać na tarliskach stoją lipienie, jakieś inne ryby. Niektóre na bezczela wpływają pod samicę. Tak? No. To jest natura, tak ma być. Więc jest tutaj na każdym etapie jest konkretna selekcja. Przeważnie łapią te ziarenka, które uciekają. Nie? Tak, ale te, które są zapłodnione i zakopane, one są bezpieczne. No tam, nie wiem, no kaczki gdzieś tam próbują, no ale to jest bezpieczne. No najgorsza sprawa, jaka może być, to zapiaszczenie, zamulenie. To tak samo, jakby przestała na woda leczyć. Brak dostępu tlenu. Tak. W tym momencie ta ikra nie zużywa prawie wcale tlenu, ale im bliżej pojawienia się oczu, a po zaoczkowaniu, to musimy te albo przepływy zwiększać,
albo zwiększać ilość tlenu, cały czas kontrolując to, żeby tej ikry już nie udusić. To już taki się robi żywy organizm. W naturalnym środowisku też, jeżeli zakopie ryba w gnieździe, w kopcu ikrę, a przyjedzie koparka na przykład kilometr wyżej i zacznie sobie kopać i cały muł poleci na tarlisko, no to już wiemy, co się dzieje. Tak? No, także o takie sytuacje się niestety w naszej pięknej Polsce zdarzają. Inna sprawa, inne rodzaje jakichś zanieczyszczeń, nie tylko muł. Wiadomo, no. Chemiczne. Tak, chemiczne, termiczne, ale jeszcze jest też jakby też ważna sprawa, że no, nie można po takim kopcu no, deptać. Mechaniczne. Oczywiście wielu gdzieś tam wędkarzy, którzy nie lubią wędkarzy muchowych, cały czas mówią, chodzicie, łowicie lipienie po tarliskach strąga potokowego, bo lipienie łowi się jesienią. No każdy świadomy muszkarz, łowiący lipienie jesienią, wie, jak wygląda gniazdo pstrąga potokowego troci. No i nie wchodzi w nie butami. No, no brodzi powiedzmy gdzieś tam. Oni już chyba zeszło profesjonalnych. Znaczy nie, no mówię, każdy powinien być tego świadomy jakby. Ale świadomy wędkarz... A już przejeżdżający jeep terenowy... No, odpowiedz sobie sam na pytanie, tak? Wjeżdżający w same gniazdo, a nawet jak nie wjeżdżający w gniazdo, tylko przejeżdżający w jakimś tam dopływie, cieku powyżej, gdzie ta cała chmura piachu i muł leci na to gniazdo, no to o przeżywalności już możemy sami się dowiedzieć. Paweł mi wysyłał tam materiał i tak, no tak. dalej i no zablokowali niby tam ten wjazd, natomiast no gdzieś tam jednak są te terenówki, które chcą przejechać, nie? To jest wczesna wiosna, ona już jest prawie w ostatnim stadium inkubacji, no i wtedy dostaje tego strzała mechanicznego, nie? No, tak. Także tutaj wiele jest jakby takich zagrożeń tej ikry leżącej tyle miesięcy aż w rzece. No ale no to jest to mega, mega ważna sprawa. Jest tarło naturalne. Jutro o tym porozmawiamy. Dzisiaj mówiliśmy się, że technicznie mówimy o sztucznym tarle. Na tym się skupiamy. Ja bym chciał już pójść dalej. W następnym odcinku. Tak. Chciałbym już pójść dalej. Pozdrawiamy Pawła Wolisingera. Tak. Pójść dalej, bo... Okej. Okay. Jeszcze powiedzieć, po co to robimy, ale nie. Dzisiaj jest typowo techniczny dzień. Uczymy się robić sztuczne tarło. Kładziemy na aparaty, mówimy o aparatach. Mówimy o warunkach, które stwarzamy. Podobnych do środowiska naturalnego. O, powiem jeszcze ciekawą rzecz. Kładziemy tę ikrę teraz, w tym momencie, na wodę 9 stopni. I dzięki temu możemy sobie pozwolić na to, że będziemy mieli narybek taki rozżerowany wcześniej niż w naturze. Ponieważ on tam się wylęgnie nam, powiedzmy, pod koniec grudnia, początek stycznia. Mhm. Zacznie pobierać pokarm pod koniec stycznia, początek lutego. I my zarybiamy generalnie dwoma takimi sortymentami najczęściej, najmniejszymi w ogóle ulegającymi największej selekcji naturalnej, wylęk i narybek letni. Wylęk ma około 0,1 grama, narybek letni 0,4 musi mieć przynajmniej, może być większy, a tak najczęściej od pół do grama. I my ten narybek letni tak naprawdę mamy już gdzieś w okolicach maja, czyli w naturalnym środowisku ryby, jeżeli jest ciepła woda, są podobnych rozmiarów, a najczęściej są ryby mniejsze. My przez to, że przyspieszamy inkubację, co oczywiście nie jest jakby z punktu widzenia natury dobre. I przez to ważne jest to, żebyśmy tych ryb z wylęgarni nie wpuszczali, zwłaszcza tego narybku letniego, który jest większy od ryb w tym czasie w naturalnym środowisku, bezpośrednio na tarliska rybciki. O tym będziemy też mówili, jak będziemy już robić same zarybianie. Więc wytypowanie miejsc do zarybień, w szczególności narybkiem letnim, który jest nieco większy od ryb, które przyszły na świat w naturalnym środowisku, które powinny zawsze stanowić trzon populacji, no jest takim no, błędem, niepoważnym błędem. Staramy się tego nie robić. No też apeluję czasami. No widzę 10 worków na plaży, przywiezione jest szczupaka i wielką euforię, że zarybiamy szczupakiem, otwierając te worki z plaży na plaży i no, puszczając... Rybę do zbiornika, nie? No oczywiście. Ja nie mogę na to patrzeć, bo gdzieś tam wędkarze nam pomagają w tych zarybieniach, też będziemy o tym mówić. Nie, świadomość się podnosi, no, ale jeszcze są takie przypadki, że faktycznie, tak. że super i tak dalej, nie? Bo będziemy mieć szczupaka. Mówię, no kurczę, szkoda paliwa, żeby przywieźć tę rybę. A przy szczupaku, no to jest już w ogóle decydujący aspekt tego efektu zarybienia, zwłaszcza tymi drobnymi formami, tak. gdzie generalnie ja preferuję raczej zarybienia drobnymi formami,
gdzie jest to może trochę niepopularne, bo wędkarze mówią, bo taka duża ryba, to już jej nic nie zje, nie? Widziałeś wykład Andrzeja Kapusty o zagrywaniu? Nie, ja jestem zdania tak samo Andrzeja, zresztą ja też parę razy się z tym trochę... Pozdrawiamy Andrzeja. Pozdrawiamy Andrzeja. Tak. Nie, że kłóciłem, ale rozmawialiśmy o tym wiele razy. Wędkarzom próbuję zawsze też powiedzieć takie coś, że... Czekaj, ja tutaj próbuję siebie sięgnąć, ale... Przepraszam za techniczne, o, jestem. Że no kupując ryby do zarybienia za 10 tysięcy, no to ile będziemy mieli dużych ryb? A ile będziemy mieli set tysięcy więcej małych ryb? Nawet biorąc pod uwagę tą przeżywalność, która da tym, że dobrze, jeżeli niech walczy, prawda? Ale de facto będziemy mieli lepszą genetycznie rybę, bardziej przystosowaną do środowiska naturalnego, mniej możliwości złowienia jej przez innych, na przykład wędkarzy w fazie dorosłej, gdzie ona potrzebuje ile? 3 miesiące, żeby się zaklimatyzować do nowego zbiornika? I tak dalej. Tak naprawdę taka trość wpuszczona, taki wylęk, taka najmniejsza forma. No, zarybialiśmy kiedyś nawet ikrą, nie? I to też bardzo fajnie wychodziło. Zrobiliśmy nawet badanie i gdzieś tam miałem o tym no ciekawy wykład tej konferencji. Te zadłużone aparaty, czy ikra sama sobie. Możemy jeszcze kiedyś o tym porozmawiać. Ale ten wylęk to tak naprawdę musisz sobie radzić od pierwszego dnia. Musisz się nauczyć chować, znaleźć kryjówkę, znaleźć pokarm. I oczywiście procentowa przeżywalność tego jest stosunkowo niewielka. To są procenty, czasami promile. Ale przy wpuszczeniu setek tysięcy ryb, to po tej selekcji naturalnej, to wiesz, jakie ryby zostają, nie? Te najsilniejsze, tak. Te najsprytniejsze. Wcale nie powiedziane, one że największe. Wylęk szybciej zdobędzie doświadczenie niż dorosła ryba. Nie, ale oczywiście. I będzie miał zakodowane to już w genach, nie? Te doświadczenie. Oczywiście, nie? Także to jest jeszcze rozmowa na ten etap, jak będziemy zarybiać. Dlaczego takim materiałem? Może jutro jeszcze o tym porozmawiamy. Ale na tą chwilę ja mi się wydaje, że na razie tutaj jesteśmy, tak. Tych informacji w tym materiale wystarczy. Serdecznie pozdrawiamy. No i pozdrawiamy ekipę Tubis. Marcina i innych. Michała. O, nowy, ale ja mówię o innym Marcinie. Tak. O Kurczyku też, nie? I innych adoptujących sandacza i tak dalej. To jest ekipa, która zaadoptowała sandacza. No i brawo. No i brawo. Decyzja ma dzikie znaczenie.